Dobra, no, witam. Miałem zmęczony na treningu byłem, człowieku. Wszystko mnie napierdala. No tak, Luki, no, byliśmy. Miał być trening o 12.30, ale Hoover się spóźnił pół godziny, dlatego też obsługa była. No więc, byliśmy. Pierwszy trening dzisiaj był. Ja i Wysocki byliśmy. Trening to jest z historyjki? Nie, no, prawdziwy trening. Na basen idziesz? Kurwa, ten basen to chyba słyszę od roku już. Nic nie jadłem, więc mam nadzieję, że ten kurczak będzie dobry. No, więc wszystko mnie napierdala, jak nie będę mógł się ruszać, no. A są jakiś lekki był ten trening dzisiaj, więc nawet nie wiem, jak to działa. No i znowu czapa, bo się nawet nie byłem po tym treningu. Położyłem się tylko na chwilę i no i stara wstałem i odpaliłem streama. No dobrze, dobrze, no. Planowo dwa razy w tygodniu będzie. We wtorki i czwartki, no taki jest plan. Tak? Będzie, to zobaczymy. Się znudzi. No dzisiaj tak mi się nie chciało iść, ale byliśmy. Był trening na 12.30, wyjechaliśmy 12.32 chyba. Ale Hubert to... cwany jest ten Hubert. Hubert mi założył, że się spuścimy pół godziny. I tak naprawdę nas wpisał na 13, a powiedział nam, że 12.30. Faniak niezły. Nas zna, no. Wie, czego się spodziewać. O, dokończyłem obraz. Znaczy nie dokończyłem, zrobiłem trochę. Zostało mi jeszcze tak... nie wiem, 30% pewnie? Patrz to. Uwaga. Nie, no to jest ten stary. Kurwa, patrz to. Porównaj to do tego. Patrz to, tak mi farbą w pokoju, ja to wdychałem całą noc. Jak nie będę miał raka, od tego taki cud będzie, pa. Tak wygląda na razie. Robiłem to bez linijki, robiłem to z kartonem, więc jeszcze jest, to jest trochę krzywo, ale jest dużo do poprawy. Ale jak patrzysz na to, co było, a na to, fajnie, nie? To nie fakę, widać farbę. Dystansu lepiej wygląda. To nie jest fakę, mogę to sprzedać komuś, jak ktoś chce, 1000 zł. 1000 zł tylko za taki obraz, jakby ktoś chciał. Była startowa oferta. Człowieku, myślisz pracy przy takim? Jeszcze go dokończę, będzie lepiej wyglądał jeszcze. Ale pierdolę, już nie robię więcej Minecraftowych obrazów. Tak, no. I wczoraj kończyłem, 2 dni. Ciężko to się robi. Tak strasznie mozolna praca, tylko malujesz te pojedyncze kwadraciki. Oglądaliście tę debatę wczoraj? Oglądałem jakieś fragmenty i w sumie chyba najlepiej to Bosak wypadł ze wszystkich. Jak mi się daje, albo Bosak, albo... Ja już widziałem, że Hołownia, nie widziałem całości. Więc nie wiem. Z tego co widziałem, to babka od lewicy, jedyny jaki fragment widziałem, to jak mówiła o jakichś mieszkaniach, że ich plan to jest zbudować 300 mieszkań na wynajem. To miało być jak, no, jakiś wielki punkt miał być chyba w partii. Wydaje się być żartem totalnym. To jest Kaczyńskiemu puściły nerwy. Dlaczego pan niszczy prej? Dlaczego pan niszczy? Panie prezesie, dlaczego pan niszczy Wieniec? Kto chodzi? Dlaczego pan niszczy Wieniec? Dlaczego pan niszczy? To nie jest pańska własność. To nie jest twoje. Niszczy Wieniec! Niszczy Wieniec! Niszczy Wieniec! To jest przestępca, niszczy Wieniec! 162. miesięcznica Smoleńska. Wieniec! To jest przestępca, który niszczy Wieniec! To policja! Proszę mnie nie odpychać! Panie policjancie, zgłaszam popełnienie przestępstwa! Nie! Zgłaszam popełnienie wykroczenia! Ukradł Wieniec! Nie, spokojnie! Nie będę spokojny, bo ten pan jest przestępcą! A co tam było napisane? Tu widać? Dlaczego pan niszczy prej? Dlaczego pan niszczy? Chyba nie widać. O, pamięci ofiar Lecha Kaczyńskiego, tak? Który, ignorując wszelkie procedury, nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywaj w pokoju. Spoczywajcie w pokoju. Proszę reagować, to jest przestępstwo. A, cały rozpierdol. Zniszczył ten człowiek. Ja pierdolę. Jak? Kurwa, co oni gadają tam? Nie jestem zapisem, ale to jest trochę dziwne. Co oni? To jest brata? Że niby katastrofa smoleńska to zwina tamtego? Nie wiem, dziwne trochę. Chyba dziwne. Ale na debatę nie przyszedł. Dobra, mam nadzieję, że to będzie dobre, bo nic nie jadłem dzisiaj, jestem głodny. Tak się prezentuje w filmie poglądowym. Wygląda jak miał dużo smaku, no. Dobra, tu są przyprawy. Wszystko mam w lodówce. Mam nadzieję, że się nie zepsuło, bo kupiłem tego kurczaka na niedzielę chyba. Bo na sobotę. Ugotuję, żebym miał co jeść, no. Żebym miał czym żygać, jak będę tego słuchał. O, zostawiam na pół godziny. Potem jest tylko prosty przepis, no. To tu jeszcze wygląda dobrze. Ale zaraz się zaczyna. Ale ja dam już wszystko, kurwa. Banana nie kupiłem, bez przesady, już banana nie daję. No Boże, to zjem. No i dżem jeszcze na dobitkę. No, to będzie mój obiad dzisiaj. No w sumie idziemy na razie tylko przygotować przyprawy na kurczaka. To dużo roboty tu nie będzie. To tak, co ten dziad tu robi ciągle? Wszystkie te masy są tutaj. Tak się nie zepsuły, a w sumie nie powinny. Kurczę w czekoladzie, przepis, YouTube. Co tu osa robi? Co ona kurwa tak wysoko robi? Dobra, poszła sobie chyba, co za? Odkurzasz? No to jest ten za... ile? Za 3000 chyba? Kurczak w czekoladzie. Pierwszy krok. Dwie kostki czosnku. Nie wiem, co to kurwa są kostki czosnku.
Mam zwykły czosnek. Musi wystarczyć. Dobra. Wszystkie itemy, z których skomponujemy to pyszne danie, to jest tak. Kurczak, czekolada gorzka, 90% ekstra. Pomidory, papryczka, dżem, papryka słodka, papryka ostra, cynamon i czosnek. Ty, nie zapomniałem czegoś? Cynamon jest. No, na razie chyba. Kurczę, nie wiem, czy cebula tam jest. Czy cebuli nie zapomniałem. Banana. Banana. Nie dodaję banana, bo nie zjem tego na pewno. Jak będzie banan. I bez cebulki chyba będzie, no. Nie jestem pewien, czy tam jest w środku, czy nie. Ale nie mam. Dobra, czekaj. Żeby nic nie zjebać, po kolei. Jedna łyżeczka cynamonu, dwie kostki czosnku, trzy łyżeczki pieprzu i to tyle. Dobra, dwie kostki czosnku. Ile to jest w gramach? 10? Z tyle? Więcej? Ile to ma opakowanie? Opakowanie ma 20 gram. Dobra, a już na pewno tyle. Dobra, za dużo chyba nawet. Dobra, co tam było dalej? Cynamon. Nie wiem, jak to ma się komponować. Czosnek z cynamonem? Pierwsze słyszę. Dajemy. Ile tam było? Jedna łyżeczka? Jedna chyba, z tego co pamiętam. Co pamiętam. I do tego 3 łyżki pieprzu. Też trzeba na oko dać, bo nie mam sypanego. Chyba to trochę tego będzie. Dobra. Ten pierwszy może zabije smak tego wszystkiego, więc bo trochę musi być. Co, to tyle? To jest cała mieszanka? Dobra, nie, nie ma ch**y, będzie dobry. Nie myję się, nie? To już umyte pewnie jest w opakowaniu. Dobra, ile zjem? Tak z 3 pałki może zjem? Papryka? Jest papryczka w tym? A jest, papryczka, no. Jedna łyżeczka papryki. Masz rację, kolego. Tylko ostra czy słodka? Dam taką i taką. Dobra, na oko. W przyprawach cała nadzieja. Gitara. Mieszamy. Pójdź tutaj cały, no. A nie trzeba dać jakiegoś oleju troszkę, żeby się przylepiało lepiej? To się nie klei. Dam troszkę oliwy, mam oliwkę z oliwy. Kapkę. Chociaż w przepisie nie ma niby tego. To nie wiem, czy chcę wychodzić poza ramy tutaj kucharza, który przygotował ten przepis. Dobra, w sumie jest git. Nic nie trzeba. Zmarynuję dobrze. Dobra i co? To tyle chyba. I teraz czekamy pół godziny, tak? Najgorsza faza, bo już wygląda smacznie. Bym to gotował najchętniej. Dobra, to wracam i czekamy. Lecimy dalej. Zmarynował się? Zmarynował się, wygląda dobrze. Elegancko wręcz bym powiedział. No, kolejnym krokiem jest olej, mam oliwę. Też będzie dobra chyba. 3 minuty z każdej strony. Dobra, git. Dobra, patelnia, pyk. Dobra, oliwa. No sporo chyba trzeba dać. Jak to właśnie tłuczyć potem wszystko? Więcej ma być? Ile on tego dał? Nie, no on też ma taką... On ma taką lekką, patrz. Lekką warstwę ma. No może trochę więcej, ale... Nie dużo. Dobra, jadymy. 3 minuty z każdej strony. Jest 17.23. Tak dziwnie jak się... Nie słyszysz? Dymi się już. Ty strzela jebany. Ty kurde, nie jest za duży ogień chyba. Szósteczka. No ale to się smaży, a ja... Co muszę zrobić potem? 3 minuty z każdej strony, potem dajemy... A, dajemy cebulę. Nie mam cebuli. Otwieram paprykę. To będzie moja deska, no nie mam innej. Troszkę papryki, ale już niedużo. Nie, nie jestem fanem papryki. Na tyle? A, będzie git. Dobra, kostkę. Ty, no, dobrze wygląda. Nawet nie pachnie tak źle, cynamonem daje. Nie wiem, jak on to pokroił, ale w kostkę daje. I tak to się będzie tłuszyć pewnie przez... Nawet nie wiem, co trzeba gotować potem. Dobra, git. Tyle starszy. A, kurwa! No mi poparzyłaś, co tak strzela? No, rolnik mi z***ł taką dużą kropką w łapę. Nie, to nie wiem, lupi, to mi klapsa dał. Dobra, pomidora kroję. W sumie... Tyle skrojenia. Dobra, jest. Mieszanka papryki z pomidorkiem. To zaraz wyląduje na patelni. A kurczaka już mogę. Dalej. Cebula, papryka. Dwa pomidory aż? Nie no, kurwa. Nie ma kurczaka aż dwa. Ale w sumie, skoro tak jest w przepisie. Dobra, chyba tam dwa. Czemu takie dziwne dźwięki wydaje? Dobra. Poszatkuję to tylko. Git. Nic mam, to nie wyrzucić teraz. To nie wybuchnie, jak to wrzucę? To jest kurwa wody w takim pomidorze na przykład. Spokojnie, nie spalił się. Dobry jest. Dobra, jest cela, jest bezpiecznie. Dajemy nasze dodatki. Dwa całe pomidory i troszkę papryki. No jak teraz nie ma tragedii, no. Kurczak z pomidorem. Nic tam sobie nie ma. Ile smażymy? Jeden banan, tego nie mam. Dlaczego cebuli nie kupiłem? No chuj. Jedna łyżka dżemu. Dżem mam inny, jest truskawkowy. Nie jest to
ta sama marka, ale chyba to nie ma różnicy żadnej. Dobra, jedna łyżka, tylko dla aromatu. A, taka porządna. Co dalej? To ma pożyczkowy też żem. 200 ml wody. Po sam kurek. Nie, nie, to się najpierw wymiesza wszystko. 200 ml wody. Tyle jest w takiej szklance? Z 330, nie? Dam tyle. To ja go dam... A, nic nie stanie. Chyba więcej. 200 ma ta szklanka? U niego to aż po kurek jest to zapełnione. Dam jeszcze trochę. Ja p***. Dobra. To p***ka, no. Ja się odbiła. No k***a, staty wchwyciłem i... A p***e. Jeszcze kopnąłem ją w locie nogą, żeby zasekurować upadek. No ale wracajmy, tak, do naszego dania. Szklankę. Oj. Oj, główny komponent się teraz wpierdala. Pół tabliczki. Dobra, tak na oko. Sam kurczak może nie być taki zły, tak szczerze, bo tu w sumie tam nic nie ma takiego. A już kolorów nabiera. Czekaj, zapalę światło. Uch, ale daje czekoladą, ty. Taka gorąca czekolada, no, jakby skupka taką pił. Co jeszcze pisze dalej? Dusimy 10 minut, często mieszając. Ty, ja nie wiem, czy my mamy przykrywkę. Nie mamy przykrywki chyba, więc muszę taki manewr chyba zastosować. No, nie mam jak, no. Albo do garnka muszę przelać, nie wiem. Ale wolę tego nie ruszać. No ale co to może być niedobrego, tak szczerze? Czekolada, papryka, pomidor, kurczak z przyprawami. Więcej nic tu nie ma. Wszystko elegancko wygląda. A, dusimy go dalej. Zobaczmy, jak to wygląda. Uch, jak w przepisie. Idealnie. Teraz to musi się zredukować. Teraz to się musi zredukować tylko. Pachnie trochę czekoladą, trochę czosnkiem teraz w tej całej kuchni. A tak to nie ma jakiegoś zapachu szczególnego. Nie wiem, jak to się powinno jeść. Chciałbym wypić ten sos potem, czy... W sumie jest głównie sos. Nie ma co to piję. Tylko kurczaka spróbuję. Chyba gotowe, no. Lepiej nie będzie. Ściągamy to już chyba. Z ognia. Dobra, dodajesz ketchup lub inny sos, czy od nowa kręcić. Dobra, to dawaj, kręć teraz. Oficjalnie zakręcenie. Jeden dodatkowy składnik. Uwaga. Dobra, nie, to jest ustawione. Ja nie wiem, czy ja mam to mleko. Nie, to jest świeże mleko akurat. Tak? Kupiłeś? Kupiłem u góry. Które to? Jedyne. Co ty robisz? To wszystko spada w tej kuchni. Szafa Dracula. Dobra, jest mleko. Mogę trochę dodać. Ale troszkę, tylko troszkę, kapkę. Żeby, chociaż ten sos jest gęsty, ale dobra, no. No patrz, no to straci kolor. Już nie wygląda jak gorzka czekolada, tylko jak mleczna. No patrz. Dobra, git. Tyle, tak? Nie daję więcej, bo zepsuję jeszcze. Trzeba to podać jakoś, żeby to dobrze wyglądało. No co, pałeczka na środek dajemy. Już ready? No już wykładam, spokojnie. Trzeba dobrze ułożyć, no. Nie mam za dupę. Gdzie te paluchy? Dawaj wysockiego. Weź go tam, zapukaj mu. Nie chcę? Wygląda na to, że zabijamy we dwójkę. Dobra, jak coś będzie nie tak, to jest wina przepisów, tak? Ja robiłem wszystko zgodnie. No chyba, że brak cebuli i banana dużo zmienia. Dobra, teraz ten. Dobra, sam kurczak nie prezentuje się najgorzej. Nie przesadzaj. Dobra, środek. Prezentuje się w sposób następujący. Ugotował się chyba. Słuchaj, tam się kisił 30 minut, więc powinien się ugotować. Tak, kurwa, co? Czekoladą daje. Bo to takie jakieś żelowate, kurwa, gumowe. Dobra, dawaj. Weź sosiku to nabierz, nie? No nabrałem, nabrałem. Dobra, taki kawałek, nie większy. Dobra, no. Dobra, no. Na 4. 3, 4. Chyba, chuja. Tylko ten sos poczułem. Tylko ten sos poczułem na morzu, w mordzie. Gorzki, nie? Dobra. Na początku nie było takie złe, jak ale... Jak to stanie to przełknąć? Krzyżuję. Dziwny posąg ma strasznie. To nawet nie jest gorzkie. Tak? To jest. Może faktycznie wina tego, że bananów nie ma w środku. No spróbuj, no. Do końca. No takiego migrusa to tak, ale... Chuj. Nie wiem, czy znaje. Ja tu tylko sam pieprz czuję, papryką jakąś ostrą. Tak?
No nie, ja czuję ten, tą czekoladę najbardziej. No nie no, czekoladę jest taka uczciwa. Ale pomiędzy tym. Ja. Dobra, no próbuj. Teraz jadę ten kawałek. No. Nie, ma... nie jest takie złe, no. Nie ma ch**a. Nie przepnę, nie przechodzi. Ja swój kawałek zjadłem. Obrzydliwe. No co, no? Nie polecam tego przepisu. W rankingu tego, co robiłem... Co robiłem? Co gotowałem? Wagyu. Jak na razie najlepsze. Nawet też szajnika. To jest ostatnie miejsce jak na razie. No nic, rozbitki z Karaibów. Ja to spróbowałem. A, zupa grzybowa. Zupa grzybowa jeszcze była. W sumie nie wiem, co było gorsze, ty. Ex aequo chyba, na samym dole. Jak tak się da.